projekt grupy rady w zagospodarowaniu działu poszukujący Marcinie Baron pośród przedstawienia. Dotyczy zagospodarowania projektu działu 232 oraz 50 w zakresie 14.07 na Zbożowicach. Rada i Rada 2012 w pełni popiera starania mieszkańców na przykład zagospodarowania fragmentu działu 232 oraz 50 w celu utworzenia ogródka wypoczynkowo-rekreacyjnego. Uzasadnienie. Przy ulicy Tacimie w bloku 14-16-18, gdzie znajduje się przedmiotowa działka, zamieszkują osoby w podeszłym wieku i w pobliżu nie ma terenu. Tam gdzie była zdrowia, są obrodzone, oni są przyjmujący. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? I następna sprawa, żeby jak będzie mieli zabrać. Czy ja pamiętam o tej sprawie akurat, ta władza mówi, że jaka wspólnota chce wziąć teren gminny w utrzymanie, będzie o niego odbywać, to jestem zawsze jak najbardziej za, bo doradzę. Wkłada gminy obowiązek finansowania bieżącego utrzymania między sobie wspólnotę i myślę, że to jest na plus, a mógłbym podać kilka takich przykładów, kiedy ktoś sobie czymś zagospodarowuje i jest to na plus do dokonania przykładu, na przykład, mimo że są mieszkańcy, którzy są przeciwko parku na Grządze, znaczy oczko wodę na Grządze, które jest utrzymywane przed tam koło wędkarskie, szczotkowie, zawsze posprzątane, trawa wykoszona, nigdy nie ma problemu, że trzeba gdzieś to zgłosić, czy koło sobie to użytkuje. Mimo że mieszkanie z tym miało jakieś, że tam koło do coś, ale to muszę powiedzieć, że koło to są. Jeżeli jakaś wspólnota chce sobie zagospodarować teren, jak najbardziej za. To jest za. Przeciw. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego.